Cześć. Dzisiaj będzie temat znacznie lżejszy niż zazwyczaj. Trzeba troszeczkę odpocząć czasami od tych wszystkich zbrodni, śmierci i w ogóle gnicia. Bo będzie, nikt nie umrze. Będzie to temat o taki oklepany troszeczkę. Ale wydaje mi się, że miło jest czasami posłuchać o czegoś takiego lekkiego i raczej niezbyt stresującego. Będę mówić o Agacie Christie, ale nie o całym życiu Agaty Christie. To jest na pewno temat bardzo ciekawy, ale na zupełnie inny podcast. Ale o 11 dniach z życia Agaty Christie. O 11 dniach, o których nikt nic nie wie. To było 11 dni, na której Agata Christie zniknęła, była poszukiwana, potem się odnalazła i nigdy nie chciała powiedzieć, co w tym czasie robiła. Więc zacznijmy od tego, że było to bardzo dziwne 11 dni. Tysiące osób szukało słynnej pisarki Agaty Christie. Jeszcze może nie była wtedy aż tak słynna jak później, pod koniec życia, ale już była dosyć poczytną pisarką. Nawet Arthur Conan Doyle wybrał się z rękawiczką Agaty Christie do Medium, bo to było wtedy bardzo modne, żeby sprawdzić, co się z nią stało, bez rezultatu. I generalnie po obu stronach oceanu media pytały, co się stało z Agatą Christie. Wszystko zaczyna się na początku grudnia. 3 grudnia 1926 roku, jest godzina mniej więcej 21:45. Agata Christie, pisarka już dość lubiana, może jeszcze nie dziko sławna, ale wystarczająco znana, ma lat 36 i opuszcza swoją rezydencję w Stiles, w hrabstwie Berkshire. Pożegna się ze swoją córką, 7-letnią Rosalindą, całuje ją na dobranoc i znika. Parę godzin później zostaje znaleziony samochód Agaty Christie, jakby którego położenie wskazuje na to, że stało się coś niedobrego. Znaczy jakiś wypadek, gwałtowne hamowanie, ponieważ samochód stoi na skraju urwiska niedaleko Guildford, który właściwie brakuje bardzo niewiele, by się po prostu stoczył, do stawu Silent Spring, który generalnie słynął z tego, że się w nim trochę ludzi utopiło. W aucie znajduje się torba podróżna, płaszcz, prawo jazdy Agaty Christie, ale nie ma śladu po Agacie Christie. Policja zostaje poinformowana o tajemniczym zaginięciu pisarki. Podano, że była ostatnio widziana w ciemnozielonym swetrze na guziki, ma rudawe włosy przykryte zielonym z aksamitnym kapeluszem, ma 170 cm wzrostu, platynowy pierścionek z perłą i nie nosi obrączki. Rozpoczęto poszukiwania. I informacje o poszukiwaniach przedostały się oczywiście szybko do prasy. Pisano o niej w brytyjskich mediach, ale także w Stanach Zjednoczonych. The New York Times o tym pisał. Tuż przed jej zaginięciem zresztą ukazała się nowa książka Agaty, Zabójstwo Rogera Ackroyda. W poszukiwania byli zaangażowani wolontariusze, 15 tysięcy osób, psy tropiące, przeczesywano lasy, jeziora, używano samolotów, co się generalnie wcześniej w czasie zaginięć nie zdarzało. To był 1926 rok, to nie jest tak, że każdy tam posterunek miał śmigłowiec na wyposażeniu. Nie było śladu po Agacie Christie. No ale też pamiętamy, że nie było wtedy wszędzie kamer, tak? Więc zniknąć było też dużo łatwiej niż teraz. Generalnie w poszukiwania włączyli się, tak jak już wcześniej wspomniałam, inni pisarze. Właśnie Arthur Conan Doyle, który chodził do Medium, Dorota Sayers, która także pisała powieści detektywistyczne. Przeszukała dokładnie dom Agaty Christie, licząc, że ona ma nosa, wiecie, do spraw kryminalnych, więc być może się domyśli, co się stało. No po prostu kamień w wodę. Wszyscy się spodziewali najgorszego. To znaczy uznano, że prawdopodobnie została zamordowana, że no może znalezione zostanie jej ciało, że może wypłynie z tego stawu, może popełniła samobójstwo. I tak minęły prawie 2 tygodnie. Właściwie, jeżeli ktoś zaginie i przez 2 tygodnie nie ma po nim śladu, to wszyscy spodziewamy się generalnie najgorszego. No nie, tu nie ukrywajmy. No i nagle po 2 tygodniach, niecałych, bo po 11 dniach, ktoś zgłasza, że rozpoznał Agatę Christie wśród gości hotelu w Harrogate.
Bagatela prawie 500 kilometrów od domu Agaty Christie. Więc to nie jest tak, że to gdzieś się ukryła pod, nie wiem, pod kamieniem obok domu. Służby zostały zawiadomione. Okazało się, że Agata Christie jest cała i zdrowa. Od 3 do 14 grudnia przebywała w kurorcie spa. Miała przy sobie gotówkę, którą nosiła w saszetce na pasku, bo przecież jej torba została w tym porzuconym samochodzie, ale zameldowała się w tym kurorcie pod innym nazwiskiem. I to jest dosyć ciekawe, pod jakim nazwiskiem, bo zameldowała się tam jako Teresa Neal z Cape Town, a Neal było nazwiskiem kochanki jej męża. Nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła. Śledczy doszli do wniosku, że po opuszczeniu domu Agata wyruszyła do Londynu i po drodze rozbiła auto. Potem wsiadła do pociągu jadącego do Harrogate. Po przybyciu do tego uzdrowiska zameldowała się w hotelu Swan, niemal bez bagażu, i posłużyła się właśnie tym nazwiskiem kochanki męża. W latach 20. XX wieku ten hotel był pełny modnych wtedy nowych urządzeń, był w szczytowym okresie swojej świetności, a Agata Christie no, nie robiła niczego, co mogłoby zwrócić na nią uwagę. No i oczywiście to nie były jeszcze czasy aż takich celebrytów, żeby wszyscy wiedzieli, jak wygląda no, pisarka, która no, może była dosyć poczytna, ale nie jeszcze, nie aż tak jak później. Chodziła tam na bale i tańce, na przedstawienia do Palm Court i w końcu jeden z hotelowych muzyków zawiadomił policję, bo ją rozpoznał. Musiał być zapalonym czytaczem kryminałów. Funkcjonariusze natychmiast zatelefonowali oczywiście do męża pisarki. Ten przyjechał, by zabrać Agatę do domu. Ta jednak nie spieszyła się z powrotem. Kazała mężowi czekać w hotelowym barze, gdy sama przebierała się w tym czasie w strój wieczorowy, zanim do niego zeszła. Było to bardzo teatralne. Pisarka niechętnie potem mówiła o tym epizodzie. Nie chciała nic wyjaśnić. W jednym z wywiadów właściwie dopiero przyznała, że przez 24 godziny czuła, jakby błąkała się w jakimś przedziwnym śnie, by później ocknąć się w Harrogate. Jako ukontentowana, zadowolona z życia kobieta, która jest święcie przekonana, że właśnie przyjechała z południowej Afryki. Eksperci wypowiadają się, że mogła po prostu na początku być w szoku. To znaczy, był ten wypadek, zatrzymała się na skraju urwiska. Na dodatek w jej życiu akurat się trudno tam działo, no bo mąż ją zdradzał, no generalnie mogła mieć załamanie nerwowe z tego powodu. I rzeczywiście, tak jak wspomniała Agata Christie, przez pierwszą dobę działała na autopilocie, a podała nazwisko Neil, tej kochanki męża w hotelu, dlatego, że być może to było pierwsze, które przyszło jej do głowy, bo akurat no po prostu być może o tym wcześniej myślała. Niektórzy mówią, że ona w tym czasie nie rozpoznawała także swoich zdjęć w prasie. Nie wiem. Wiemy, że w małżeństwie oczywiście Agaty i Archibalda Christie nie działo się dobrze. Już wiecie, że Archibald miał kochankę, o czym pisarka wiedziała. Przechodzi jej kryzys, on remansował, ona chciała ratować związek, no jakby, no wiecie, no trochę taka drama. Byli już 12 lat po ślubie, nawiasem mówiąc, i Archibald chciał się ożenić ze swoją kochanką, no i Agata, no trudno to znosiła. Niektórzy mówią, że ta ucieczka z domu była próbą zemsty na niewiernym mężu, jakimś szantażem. Być może nie zdawała sobie sprawy, że opinia publiczna aż tak zainteresuje się jej zaginięciem, bo no to jej rozpoznawalność była dosyć świeża. No ale myślę, że raczej opcja taka, że rzeczywiście była zwyczajnie w szoku po wypadku samochodowym, brzmi jakoś sensowniej. Oczywiście małżeństwo Agaty Christie nie przetrwało, no bo no wiecie, nie? Nie czarujmy się. Po tym całej sprawie jeszcze bardziej Archibald naciskał na rozwód, do którego doszło 2 lata później i mógł się wtedy ożenić z panią Neal. Agata Christie nie rozpaczała jakoś bardzo długo. Jej kariera wtedy nabrała rozpędu.
a w jej prywatnym życiu pojawił się archeolog Max Malumen, który został jej drugim mężem. Za to bardzo dobrze to podziałało na jej karierę pisarską, ponieważ, no wiecie, rozgłos dobrze służy. Więc w sumie niektórzy mieli potem teorię, że był to zabieg marketingowy. Nie wiemy, ale znowu. Mnie się jednak wydaje, że opcja z szokiem, która jest potwierdzona przez samą Agatę, wydaje się bardziej prawdopodobna. Pojawił się nawet taki film w 1979, rzecz jasna, w którym była taka absurdalna interpretacja tych wydarzeń, gdzie pisarka ma amnezję w wyniku terapii elektrowstrząsami i w ogóle Dustin Hoffman gra jakiegoś dziennikarza, który jej poszukuje. Ten film jest strasznie głupi. Niespecjalnie go polecam, naprawdę. Bardzo ciekawa jest opcja z kolei taka, że ta historia poszukiwanej Agaty Christie pojawia się w jednym z odcinków Doktora Who. Tego Doktora Who, którego gra David Tennant. Koreańskim musicalu, który o Agacie Christie też się to pojawia. To także koreański musical o Agacie Christie to jest coś, co chyba chciałabym nawet zobaczyć, ale się boję. Były też różne wariacje na ten temat, które mówiło o tym, że Agata Christie w tym czasie rozwiązywała sprawę morderstwa. No wiecie, no już po prostu kompletne odjechanie. No i tak, to jest bardzo krótka opowieść, ja zdaję sobie z tego sprawę. No ale jakby chciałam o niej po prostu wspomnieć tak zupełnie przy okazji. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. To nie jest być może jakaś bardzo zagadkowa historia, ale na pewno rozpala wyobraźnię twórców, jak to każda tajemnica, która nie jest na 100% rozwikłana. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.